Jajka pierwsze co musimy wrzucić i oczywiście ugotować. Co im mniejszym uczynimy. W międzyczasie, kiedy jajeczka będą nam się gotowały, przygotujemy smażone pieczareczki, do czego będziemy potrzebowali cebulę drobno posiekaną, i oczywiście później następnie pieczarki. Patelnię sobie rozgrzewamy. Wlewamy odrobinę oliwy. Wrzucamy cebulkę. Niech nam się już powoli zaczyna szklić. W międzyczasie przygotujemy, posiekamy pieczarki. Musimy je dosyć drobno zsiekać, żeby nam się szybko obsmażyły. I dorzucamy do naszej cebuli. Mieszamy, dobrawiamy odrobinę soli i pieprzu. Pieczarki nam się bardzo ładnie podsmażyły. Przekładamy do miseczki, w której będziemy robili całą pastę do faszerowania jajek. Jajka w międzyczasie też nam się ugotowały. Obraliśmy już je. Teraz oczywiście na połóweczki kroimy i żółtko wyrzucamy do naszej pasty. Połóweczki jajek gdzieś odkładamy. Dodajemy odrobinę jogurtu naturalnego. I wszystko razem mieszamy do naszych pastę pieczarkową z jajkami. Pastę mamy gotową. Więc na talerzyku okładamy listki sałaty, na których ułożymy nasze jajeczka. Jajeczka faszerujemy naszą wspaniałą pastą. Sałata nam jest potrzebna do tego, żeby te jajka się trzymały. Proszę bardzo. I jeszcze jedno. Do tego układamy po kawałeczku pomidorkę pokrojonego w cząstki. I podajemy wszystko z pieczywem z mąki z grubego przemiału. Lekko posmarowane masłem. I śniadanie mamy gotowe.
Pierwsze co, to oczywiście musimy przygotować sobie wołowinkę, albo ligawa, albo łata, ewentualnie jakiś udziec. Kroimy w kostkę, nie za dużą, żeby szybko nam się w miarę co zrobiło. Odpalamy patelnię, niech już się nam nagrzewa. Kostka mniej więcej 1,5 na 1,5 cm, którą przesmażymy na patelni. Odrobina oliwy z oliwek. Rozprowadzamy. Dorzucamy nasze mięso, niech się smaży. W międzyczasie wstawimy młode ziemniaki. Niech się również nam zagotują. I zaczniemy przygotowywać wywar z warzywami. Czyli kroimy cebulkę na w miarę duże kawałki, które będą również przesmażone. Na oliwie do garka wrzucamy cebulkę, ząbki czosnku pokrojone w płatki. Do tego seler naciowy, kawałeczki pokrojone. Wszystko musimy razem przesmażyć. Cebulka z czosnkiem i selerem nam się przesmażyła, wołowinka również, więc dorzucamy do cebuli. Oczywiście zbieramy cały smak z patelni, troszkę wody, niech nam się wszystko zbierze i wlewamy również do naszego gulaszu. Dodajemy kostkę wołową. I czekamy, aż nam się ugotuje do miękkości. Po 30 minutach wołowinka już prawie nam dochodzi, więc dosypujemy czerwoną fasolę. Może być z puszki, może być też świeża, wcześniej obgotowana, bo jak to wiadomo, meksykańska kuchnia. Dodajemy również papryczkę chili. Ta jest akurat taka w miarę słodka, więc możemy dać więcej kawałeczków. Wszystko mieszamy i zostawiamy jeszcze na następne 5-7 minut, jak nam już wołowina całkiem dojdzie. Minęło nam te 7 minutek, wołowinka nam już doszła, więc musimy ją wykończyć odrobiną koncentratu pomidorowego i odrobiną śmietanki, która nada nam takiego jedwabistego smaku i połysku. Ziemniaczki również nam doszły, więc możemy już wszystko nakładać. Talerzyk. Nasze ugotowane ziemniaczki. W całości oczywiście, bo to młode, więc w skórkach bez żadnego problemu. Z odrobiną posiekanego koperku. I nasz gulasz. Na wierzch jeszcze całość posypiemy odrobiną posiekanej pietruszki.
Bardzo proszę, nasze danie. Gulasz po meksykańsku z młodymi ziemniakami gotowe. Pierwsze to zaczynamy oczywiście od przygotowania kurczaka. W międzyczasie sobie zapalimy patelenkę, żeby nam się rozgrzała. Kurczaczka pokroimy w drobne kawałki. Najchętniej w paski, które nam się najlepiej będą komponowały z risottem. I oczywiście kurczak pójdzie do przesmażenia na oliwie z oliwek. I przesmażamy naszego kurczaczka. W międzyczasie przygotujemy cebulkę i czosnek. Posiekane grubsze plasterki. Również zostanie przesmażona razem z czosnkiem na oliwie w naszym rondelku. Dorzucamy nasze cebulki z czosnkiem. Do tego kroimy czerwoną paprykę, którą również przesmażymy razem z cebulką. Bo risotto z warzywami. Jeszcze jeden kawałeczek. Wszystko przesmażamy. Kurczak nam już doszedł, więc możemy go odstawić. Oczywiście cały smak zbieramy z patelni. Warzywka nam się przesmażają, dosypujemy ryż. Ryż arborio, specjalny do risotto. Delikatnie go podprażymy. Później lepiej wchłaniał wywar. Nasza woda z patelni wędruje do rondelka. Risotto podlewamy większą ilością wody. I doprawiamy naszą kostką warzywną. Po 20 minutach, kiedy ryż wchłonął nam cały nasz wywar i już jest miękki, dorzucamy kurczaka, którego wcześniej obsmażaliśmy. Mieszamy odrobinę kremowej śmietanki, tak dla smaku. I mamy prawie gotowe risotto. Wkładamy na talerzyk. Sprawiamy to parmezanem tartym. I świeżą, posiekaną pietruszką. Nasza kolacja gotowa.